Także proszę Państwa, co mówił ten czy tamten świadek Jehowy, co mówili świadkowie Jehowy, to teraz już za późno moherom mówić, bo tak, twardy kark mieli, usta gumowe, mówiące kłamstwo, nieprawdę, w każdym bądź razie usta, które takie jak z gumy, przekręcające prawdę, prawda? Nie chcące nigdy jakby tej prawdy poznać, to oni mogą tylko powspominać, co ten świadek Jehowy mówił, co ten świadek Jehowy, a to tamten mówił, co świadkowie mówili, bo świadków Jehowy już nie ma. I teraz się nie głosi tak dobrej nowiny o Królestwie Bożym, że jest słońce, och, jak wam dobrze, co ucho łechce, prawda? No bo nigdy się nie interesowali, co mówią świadkowie Jehowy, co oni mówili, bo to mówili, bo to w czasie przeszłym. Już teraz tutaj na Mazowszu nad Wisłą świadków Jehowy nie ma, są w Angloameryce. Białystok i tam z tej Angloameryki Białystok wychodzą na cały świat jak Noe z Arki. No i tak będzie. Natomiast tutaj to wszystko jest skazane na śmierć, na zagładę. Zresztą oni samych siebie postraszają, że to Putin rakiety przygotował i są wycelowane bezpośrednio w Polskę, że nie ma szans, nawet gdyby miała zwolenników Polska, przyjaciół, nie wiadomo jakich, nie wiadomo u kogo i nie wiadomo gdzie, no to przecież będzie za późno. Śmierć w wielkim ucisku i Armagedonie.